Niech Bóg święci swoim błogosławieństwem, czemu błogosławił. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ksiądz tam tak, ja to odspuszczę. Jest lewy, jest z tyłu. Powiedziałem, patrz, chodź, teraz nastąpi podniesienie flagi państwowej na marsz. Prosimy wszystkich o powstanie. Powiedziałem, patrz, chodź. Powiedziałem, na prawo, patrz. Poczek na głowie do podniesienia flagi państwowej na marsz. Marsz! Celem dzisiejszej uroczystości jest przekazanie nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Scania P400 GCBA 5.36 naszej jednostki, ufundowanego przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Dzisiejsze święto będzie również dobrą okazją do uhonorowania zasłużonych gruchów medalami za zasługi dla pożarnictwa. Uchwała Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Łódzkiego nr 10 łamane przez 2 przez PI przez 12 z dnia 16.03.2012 roku złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali oznaczeni druh Blazio Mirosław, syn Jana, druh Stasiak Mieczysław, syn Franciszka, srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa druh Seroczyński Andrzej, syn Grzegorza, druh Grodzki Zbigniew, syn Zdzisława, brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa druh Augustyniak Dorota, córka Bronisława, druh Ozimek Robert, syn Henryka, druh Krakowski Tomasz, syn Zdzisława. Gratuluję nowego samochodu, życzę, żeby służył długo, niezawodnie i żeby nigdy was nie zabił. Na dobra mieszkańców. Muchas gracias.
Wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że ten samochód został zakupiony dla naszej jednostki. W szczególności chcieliśmy się podziękować panu staroście, panowi Chrzęstowi za sfinansowanie zakupu tego samochodu. Dziękujemy przedstawicielom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, na czele z panem prezesem Tomaszem Łyskiem oraz łódzkiemu komendantowi PSP w Łodzi nad brygadierami Andrzejowi Witkowskiemu. Dziękujemy panu Jackowi Rytkiewiczowi i Magdzie Wara za to, że nam przygotowali wszystkie dokumenty potrzebne do przetargu i poprowadzili przetarg włącznie z odbiorem końcowym samochodu na miejscu w Wadlewie. Dziękujemy pani naczelnik ochrony środowiska Jolancie Pawlikowskiej, pani naczelnik Wydziału Promocji Agnieszce First, pani Magdalenie Lipińskiej, pani Komili Wolskiej. Dziękujemy komendantowi powiatowemu, starszemu brygadierowi Sejcowowi Kraseniowi, jego zastępcy, brygadierowi Wojciechowi Jeleniowi oraz pozostałym pracownikom PSP w Ełchatowie, którzy nam pomagają, jak tylko tam jesteśmy, zawsze nam służą pomocą. Dziękujemy panu wiceprezesowi zarządu oddziału wojewódzkiego Straży Pożarnych RP w Łodzi Tadeuszowi Kerczowi oraz Markowi Rakoczemu, członkowi zarządu wojewódzkiego. Dziękujemy prezesowi honorowemu zarządu powiatowego ZOSP RP w Bełchatowie panu Aleksandrowi Floczkowskiemu. Dziękujemy przewodniczącemu Rady Gminy Drużwice Jackowi Waczykowi. Dziękujemy radnemu gminy Drużwice, jak również naszemu druhowi honorowemu Tadeuszowi Wilczyńskiemu za pomoc finansową. Dziękujemy księżom, którzy odprawiali mszę świętą i poświęcili ten nowy samochód. Znaczy księdzu kapelanowi powiatowemu Leszkowi Druchowi oraz naszemu proboszczowi z Wadlewa Bogusławowi Karbonikowi. Dziękujemy pani dyrektor szkoły podstawowej w Wadlewie, Genowefie Bolarczyk, za to, że nas tu gości na swoim placu i zawsze chętnie służy pomocą. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy pani doktor Ewie Patrzeć za owocną współpracę ze strażakami. Dziękujemy orkiestrze Sucice i Okolice za to, że tak pięknie nam grała na dzisiejszej uroczystości. I dziękujemy jednostkom OSP przybyłym na naszą uroczystość, to znaczy Ochotniczej Straży Pożarnej z Piętkowa, z Górek Dużych, z Drużbic, z Podstoły, z Chnowa, z Różniatowic, z Suchcic, z Bukowia Górnego oraz jednostek OSP RAS. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w dzisiejszej uroczystości poświęconej przekazaniu tego pięknego samochodu. Także dziękuję bardzo.